Top 15 powodów, żeby nie chodzić do szkoły. Numer 1. W szkole nie uczą ważnych rzeczy, a nawet jak uczą, to i tak mnie żadna z tych rzeczy nie obchodzi, bo rysuję teraz w zeszycie S. Numer 2. Dlaczego nie mogę przyprowadzić do szkoły swojej małpy? Nauczyciele powiedzieli mi, że niby stwarza zagrożenie dla uczniów, jakby okej, gdzie ja mam ją teraz zostawić? Zastanówcie się trochę, przecież nie mogę jej zostawić samej w domu. Numer 3. Dosłownie nikt nie używa matematyki w prawdziwym życiu. Chcecie mi powiedzieć, że A plus B kwadrat równa się A kwadrat plus 2AB plus B kwadrat? Po pierwsze, co tutaj robią litery w matematyce? Po drugie, może byś przestał wierzyć we wszystko, co mówią. Aha, czyli 2 plus 2 to 4, kto tak powiedział? Jakiś Tales z Miletu czy inny Albert Einstein? A co jeśli oni to wszystko sobie zmyślili, a my im wierzymy na słowo? Numer 4. Lektury to gówno, nie czytaj lektur, nie czytaj nic w ogóle, nie czytaj żadnych item. Dlaczego w spisie lektur nie ma fajnych książek, na przykład książek z serii Franklin? Dlaczego na lekcji sprawdzają szczegółową wiedzę z lektur? Skąd mam wiedzieć, jakie rodzaje grzybów były zbierane w trzeciej księdze pana Tadeusza? Zamiast tego powinniśmy się uczyć prawdziwej wiedzy, na przykład teorii Sfnawa o ugryzieniu z roku 1987. Numer 5. Dlaczego wywalili ze szkoły mojego ulubionego nauczyciela od chemii? Teraz mamy nową babkę od chemii i za każdym razem, jak powiem, że fenoloftaleina zmienia kolor w odczynie zasadowym na różowy, to baba dostaje wylewu, bo to nie kolor różowy, tylko... Numer 6. Co to jest, kurde, skok przez kozła na wławie? Zakazujecie mi przyprowadzać moją małpę, a sami każecie mi skakać jak jakiś debil. Czy ta rzecz według was w jakimś stopniu przypomina w ogóle kozła? Kozły mają głowę, rogi i ogon. Czy wy widzicie tu jakieś podobieństwo? Jeżeli to jest dla was kozioł, to musiał być po jakimś strasznym wypadku samochodowym. Numer 7. Czemu my się uczymy historii? Było minęło, po co do tego wracać? Co mnie obchodzą jakieś wojny punickie? Skąd wiecie, że one się w ogóle odbyły? Nie było was tam. Każecie mi zapamiętać jakiś milion dat, a potem wstawiacie takie obrazki do podręczników. Jak ja mam ten przedmiot brać na poważnie? Numer 8. Po co mam się uczyć jakichś zasad dynamiki Newtona? Jakby Łauchłop odkrył, że jak dasz komuś w mordę, to ten poleci na drugi koniec pokoju. Tak jakby już każdy tego nie wiedział. Brawo, Isaac, odkryłeś Amerykę. Numer 9. Dlaczego niektórzy nauczyciele zakazują wyjść do łazienki podczas lekcji? Czy wy serio myślicie, że ktoś mi wpisuje kody jak w Simsach, żeby mi nie spadały paski po trzech? To ja jestem Terminator, że wytrzymam do końca lekcji. Nie, proszę pani, nie wytrzymam do końca lekcji, a podczas przerwy mi się nie chciało. Numer 10. Dlaczego facetka każe mi rysować szlaczki? Nie możecie nas uczyć ważniejszych rzeczy, na przykład jak wypełniać pita? Po co mi te szlaczki? Numer 11. Czemu każecie mi leżakować w przedszkolu? Nie chce mi się leże. Numer 12. Pani kazała wyhodować rzeżuchę w domu i przynieść na jutro do szkoły iForgo. Numer 13. Poszłabym do szkoły, gdyby to był nauczyciel. To był mundurek szkolny. To był szkolny autobus. A to był obiad w szkole. Banki. Numer 14. Czemu w pierwszej klasie kazaliście mi pisać w taki sposób? Dosłownie żadna osoba tak nie pisze. Wyobraźcie sobie, że idziecie do urzędu podpisać jakieś ważne dokumenty i wasze pismo wygląda tak. To ma być F, to nawet nie jest F, tylko jakieś starożytne runy. Numer 15. Burger King Footlet. Reakcja nauczyciela na to, że biją jakieś dziecko na korytarzu, kontra reakcja nauczyciela, kiedy ktoś ma założoną czapkę w klasie. Podsumowując, powinniśmy wszyscy rzucić szkołę i powrócić do swoich korzeni, czyli do lasu. Z czego wy się śmiejecie tam z tyłu? Może się razem pośmiejemy?